Proszę Państwa, mija godzina 10:00. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Proszę Państwa, wszystkim chętnym, którzy chcą rozmawiać, czy będzie wolne wnioski, na pewno udzielę głosu. Każdy będzie mógł mówić o wszystkim, o czym chce, ale w punkcie wolne wnioski. Otwieram sesję Rady Gminy w Płońsku. Bardzo serdecznie witam panie, panów radnych, witam pana wójta, panią skarbnik, pana sekretarza. Bardzo serdecznie witam dyrektorów i kierowników wydziału. Witam serdecznie panią mecenas Danielę Nastaszyc. Serdecznie witam panie, panów sołtysów. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli służb mundurowych, panów dzielnicowych, którzy pracują na terenie naszej gminy. Bardzo miło nas panów gościć. Bardzo serdecznie witam wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy obserwują nas za pośrednictwem przekazu medialnego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dniu dzisiejszym obecnych jest 14 radnych. Wobec powyższego wszystkie uchwały podejmowane na naszej dzisiejszej sesji będą prawomocne i możemy prawomocnie procedować. Protokół z dwóch poprzednich sesji był wyłożony w biurze rady. Nikt z państwa radnych nie wnosił żadnych uwag co do treści tych protokołów, dlatego zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z dwóch poprzednich sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, jedno z urządzeń do głosowania uległo małej awarii, dlatego pan Jacek Salak, bardzo proszę o imienne głosowanie za. Na podstawie odbytego głosowania stwierdzam, że za przyjęciem protokołu z dwóch poprzednich sesji głosowało 14 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących się nie było. Uchwała i przyjęte protokoły zostały jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie trzecim porządku obrad, zgłaszanie i głosowanie wniosków do porządku sesji. Proszę Państwa, w ślad za odbytymi komisjami i wniosku pani skarbnik na naszych komisjach, które pozytywnie zaopiniowały złożony wniosek, chciałbym złożyć w dniu dzisiejszym wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt w następującym brzmieniu. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze i proponowałbym, aby ten punkt znalazł się w porządku obrad jako punkt 7. Jeżeli pozytywnie państwo radni ustosunkują się w formie głosowania do złożonego przeze mnie wniosku, sesja będzie liczyła 12 punktów. Przepraszam, 12 punktów. Czy ktoś z państwa radnych chciałby się odnieść do złożonego przeze mnie wniosku, czy też złożyć swój wniosek? Bardzo proszę. Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad przedstawionego przeze mnie punktu jako punkt 7 porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I pan Jacek Salak? Za. Na podstawie odbytego głosowania stwierdzam, że za wprowadzeniem tego punktu do porządku sesji głosowało 14 radnych za, głosów przeciw, wstrzymujących się nie było. Punkt ten został wprowadzony do porządku sesji. Jesteśmy w punkcie 4, zapytania, interpelacje. Czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5, wystąpienia zaproszonych gości. Proszę państwa, nikt z gości zaproszonych nie zgłosił się do mnie z wnioskiem o zabranie głosu, dlatego przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku i Sądu Okręgowego w Płocku. Pamiętacie państwo, że swego czasu podejmowaliśmy już uchwały, w ramach których powołaliśmy również zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Uruchomiliśmy całą procedurę, która w dniu dzisiejszym będzie podsumowana w głosowaniu tajnym, w ramach którego będziemy wybierać ławników do Sądu
rejonowego w Płońsku, zgodnie ze zgłoszeniami i z opinią zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników są to dwie osoby, które spełniają wszystkie warunki i które znajdą się na karcie do głosowania. I do Sądu Okręgowego w Płocku jest jedna osoba, która znajduje się też już na przygotowanej karcie do głosowania. Pozwolicie Państwo, że dwa zdania na temat procedury wyboru zabiorę głos. Poinformuję Państwa, że mamy przygotowane karty do głosowania. Głosowanie jest tajne. Głosowanie przeprowadzi komisja skrutacyjna, którą za chwilkę wybierzemy. Na tej karcie do głosowania znajdują się do Sądu Rejonowego w Płońsku dwa nazwiska. Z boczku są dwa kwadraty. Jeden jest tak, drugi jest nie. Do Sądu Okręgowego w Płocku jest jedno nazwisko i też są dwa kwadraty, tak i nie. Wyrażając swoją wolę w formie głosowania, stawiamy dwie przecinające się kreski czy znak X, tak jak przy każdym innym głosowaniu w naszym kraju. W tym okienku, jeżeli jesteśmy za tą kandydaturą, przy słowie tak, jeżeli jesteśmy przeciwni tej kandydaturze, przy słowie nie. Osobą wybraną do Sądu Rejonowego i do Sądu Okręgowego będzie osoba, która uzyska więcej głosów na tak niż głosów na nie. Jeżeli nie postawimy tych dwóch krzyżujących się linii w żadnym okienku, wtedy głos jest nieważny. Musimy się wypowiedzieć albo tak, albo nie. Natomiast jeżeli nie będzie przy którymś z tych okienek żadnego znaku i kartę oddamy czystą, wtedy głos jest nieważny. Obecna jest pani mecenas Daniela Nastaszyc. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś wątpliwości, czy też chciałby jeszcze o coś dopytać i ewentualnie w formie podsumowania chciałby zabrać głos, to pani mecenas służy tutaj opinią prawną. Ja poprosiłem panią mecenas wcześniej o rozmowę, stąd też to, co Państwu przekazuję, to jest moim wynikiem konsultacji z panią mecenas. Chcę też Państwa poinformować, że po odbytym głosowaniu tajnym, które przeprowadzi komisja skrutacyjna wybrana przez Radę Nadzorczą, zostanie odczytana uchwała, w ramach której znajdą się wyniki głosowania. Już tej uchwały nie będziemy głosować, tylko odczytamy uchwałę, która będzie potwierdzała te wyniki głosowania tajnego. I zgodnie też tutaj z opinią, interpretacją przez panią mecenas, ona już nie podlega głosowaniu, bo praktycznie w głosowaniu jawnym byłaby przyjmowana i byłoby to jak gdyby forma odtajnienia głosowania tajnego. To Państwu przekazuję, co od pani mecenas usłyszałem i chciałbym, żebyśmy według tej formy procedowali. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Proszę Państwa, tak jak powiedziałem na wstępie, żeby to głosowanie mogło się odbyć, musimy wybrać komisję skrutacyjną. Ta komisja skrutacyjna powinna liczyć przynajmniej 3 osoby po to, żeby była nieparzysta liczba osób. Spośród swojego grona komisja ukonstytuuje się, zostanie spośród tej trójki, sami w sobie wybiorą przewodniczącego tej komisji, którego zadaniem będzie przygotowanie protokołu, czuwanie nad całością głosowania i odczytaniem później wyników głosowania. Bardzo proszę o podawanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Pani Agnieszka Małecka, ja zgłaszam. Pani Maria Gołębiowska też wyraża zgodę. I pani Małgorzata Radomska tutaj zgłaszają. Też wyraża zgodę? Dobrze. Proszę Państwa, zapytałem wszystkie 3 kandydatury, czy wyrażają zgodę. Pani Agnieszka Małecka, pani Małgorzata Radomska i pani Maria Gołębiowska. Te panie wyraziły zgodę. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Zamykam listę zgłaszanych kandydatur. I w związku z tym, że wybór tej komisji musi odbyć się w głosowaniu, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wyborem do komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów? Pani Agnieszki Małeckiej, Małgorzaty Radomskiej i Marii Gołębiowskiej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Paweł Arentowicz imiennie za. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że w głosowaniu udział brało 14 radnych. Za
wyborem komisji skrutacyjnej w tym składzie, który przedstawiłem, głosowało 14 radnych, głosów za i przeciw nie było. Komisja została wybrana. Państwa członków komisji zapraszam. Mamy tutaj przygotowany stolik, mamy tutaj przygotowaną urnę do głosowania, mamy przygotowane karty. Bardzo proszę o przygotowanie się do głosowania. W celu sprawnego przeprowadzenia tego głosowania proponowałbym, żeby korzystać z listy obecności na dzisiejszej sesji i karty do głosowania rozdawać. Karty do głosowania rozdawać według tej listy, natomiast dobrze by było, żeby tego aktu głosowania, ponieważ jest to głosowanie tajne, Państwo członkowie komisji, jeszcze bym poprosił o chwilę uwagi. Jest to głosowanie tajne. Mamy obowiązek zapewnić warunki do głosowania tajnego. Proponowałbym, że po wzięciu karty do głosowania, tam na korytarzu jest kawałek biurka, długopis. Każdy wychodzi, dokonuje aktu głosowania, przychodzi, wkłada do urny kartę do głosowania. I według takiej procedury prosiłbym, żebyście Państwo postępowali. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, spostrzeżenia, bo pani mecenas aż się wyrywa do głosu? Wszystko jasne, tak? Dobrze by było, jakby komisja się ukonstytuowała, wybrała spośród siebie przewodniczącą, bo trzy panie. Biuro Obsługi Rady jest do pomocy, jak potrzeba w czymś pomóc. Proszę Państwa, mamy chwilę czasu. Komisja przygotowuje się do głosowania. Ja tylko przypomnę wszystkim Państwu radnym i podam do publicznej wiadomości, że wszyscy radni zostali zapoznani z całą dokumentacją, która została zgromadzona w trakcie przygotowywania się do dzisiejszej sesji w celu wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego, łącznie z opinią zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 25 października 2023 roku. Każdy z nas świadomie dokona tego aktu głosowania w oparciu o komplet dokumentów, do których każdy z Państwa miał dostęp i z którym każdy z radnych został zapoznany. Proszę Państwa, komisja skrutacyjna jest gotowa. Bardzo proszę, żeby tak postępować, jak powiedziałem. Komisja skrutacyjna wydaje kartę do głosowania. Każdy radny wychodzi na korytarzu, dokonuje aktu głosowania, karteczkę wrzuca do urny, która tutaj jest. Bardzo proszę sprawdzić, czy jest pusta urna, czy tam coś nie ma. Pusta. Dobrze. Dobrze. Bardzo proszę, oddaję głos komisji skrutacyjnej. Arentowicz Paweł. Gołębiowska Maria.
patrzę, żeby to było widać. Górski Tomasz. Ona nie wiem, do czego ona ma to, bo ona ma jakieś no, ale to wiadomo na jakiej zasadzie, że to jest, ona mieszka chyba u Górskiego czy tam u kogoś, bo jeszcze z drugim dochodzenie i na tym. Nie, nie, ja ze mną to może o wszystkim, że ty to wiesz. Grąbczewska Renata. Tam jest, jest tam. Panie Włodku, za chwilę ty. Kędzik Włodzimierz. Konopka Paweł. Krawczyk Tadeusz. Raz, raz. Raz, raz. Łobuszyński Stanisław. Raz, raz.
Raz. Małecka Agnieszka. Monika, a miał dać ten z LCS-u, mieli nam dać tę ofertę na te urządzenia. Już mówiłem, nie dał dać ofertę i wiesz. Jeszcze do tego szklanka zimnego. Raz. Wszyscy? Proszę Państwa, czy wszyscy radni oddali głos? Wszyscy. Bardzo proszę komisję skrutacyjną, nie wiem, czy tu się zmieścicie, ale lepiej tutaj na naszych oczach, jakbyście to robili, pod naszą kontrolą. Bardzo proszę o przeliczenie głosów i odczytanie protokołu z wynikami głosowania. Chwilę potrwa.
jest szwagier takiego u mnie kierowcy, Janek Garlej, kierowca ciągnika u mnie jeździ na tego i ja go tam, wiesz, poznałem tak tego Kantorowskiego też z racji jeszcze tam na tym, tam kiedyś ziemniaki od niego brałem, to na tym, no taki chłopak naprawdę porządny. Tam nigdy nikogo nie oszukał, nigdy nikogo, wiesz, nie na tego, nie żaden krętacz, ani żaden na tym. Ale dużo jeszcze. Ale czemu to nam wyrzuca te logowanie? Ale nawet gdyby był słaby zasięg internetu i tak dalej, to te urządzenia powinny tu się łączyć chyba z tym routerem. No. No i? To nie wiem, albo ten... No spróbuj, ale nieźle ruszyło, tam tylko Jackowi zaszpankował i... Skanuje tego kodu? Do innego głosowania to jeszcze muszę... No teraz to nie będę głosował, ale będę głosował następne uchwały, bo teraz tej uchwały nie będę głosował.
spróbujcie do momentu, a jak już będzie przyjdzie do kolejnego punktu siódmego, no to najwyżej imiennie będziemy. No to będziemy imiennie głosować, no. Nie, nie można tak. Musi być imienne i to wiesz. Tak.
Proszę Państwa, komisja skrutacyjna zakończyła swoją pracę, policzyła głosy. Bardzo proszę o uwagę. Komisja przedstawi protokół i wyniki głosowania. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Komisji. Protokół z komisji skrutacyjnej wybranej na 69. sesji Rady Gminy Płońsk w dniu 27 października 2023 roku dla ustalenia wyników w sprawie wyborów bławników do Sądu Rejonowego w Płońsku i Sądu Okręgowego w Płocku. Komisja w składzie: Maria Gołębiowska, przewodniczący, Agnieszka Małecka, członek, Małgorzata Radomska, członek. Stwierdza, co następuje. Na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy na sesji obecnych jest 14. Głosowało 14 radnych, głosów nieważnych oddano 0. Na ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku zgłoszono kandydatury. Panią Ewę Górską, która w głosowaniu tajnym otrzymała 4 głosy. Panią Katarzynę Szcześniak, która w głosowaniu tajnym otrzymała 12 głosów. Na ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku wybrani zostali Katarzyna Szcześniak. Na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku zgłoszono kandydatury. Panią Wiesławę Justat, która w głosowaniu tajnym otrzymała 3 głosy. Na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku wybrani zostali, nie wybrano. No i podpisy komisji. Dziękuję bardzo komisji za pracę. Natomiast pozwolicie Państwo chwilę przerwy, bo ja muszę zmodyfikować w takim razie uchwałę, którą Państwu odczytam. Proszę Państwa, dla Państwa radnych informacja. Wszyscy Państwo otrzymaliście projekt uchwały, który w paragrafie pierwszym miał zapis, w którym znajdowały się dwa nazwiska osób, które kandydowały, i w paragrafie drugim również nazwisko osoby, która kandydowała. Ja odczytam teraz zmodyfikowaną uchwałę, która będzie uwzględniała wyniki głosowania tajnego i protokół komisji skrutacyjnej, w ramach którego została do Sądu Okręgowego, przepraszam, do Sądu Rejonowego w Płońsku wybrana tylko pani Katarzyna Szcześniak, natomiast do Sądu Okręgowego w Płocku nie została wybrana pani Wiesława Justat. Związane jest to z formą głosowania, to o czym mówiłem wcześniej i to, co konsultowałem z panią mecenas, czyli głosu na tak i głosy na nie. Stąd też odczytam projekt czy uchwałę, która jest jak gdyby potwierdzeniem pracy komisji skrutacyjnej i odbytym głosowaniem. Uchwała Rady Gminy w Płońsku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku i Sądu Okręgowego w Płocku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 160 paragraf 1, artykuł 161 paragraf 2 i artykuł 163, artykuł 164 paragraf 1 ustawy z dnia 27 listopada 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Gminy uchwala, co następuje. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na ławnika Sądu Rejonowego w Płońsku na kadencję 2024-2027 została wybrana pani Katarzyna Szcześniak. Paragrafu drugiego już nie ma, natomiast paragraf 2 otrzymuje brzmienie: wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Płońsk, i paragraf 3, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, punkt 6 mamy wyczerpany. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze. Bardzo szczegółowo potrzebę podjęcia tej uchwały referowała na naszych komisjach pani skarbnik. Jak Państwo wiecie, do 31 października 2023 roku musimy uiścić składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, ponieważ członkiem tego stowarzyszenia gmina Płońsk jest. Po to, aby móc te składki uiścić, potrzebna jest w tym przedmiocie uchwała. Wysokość składek za 2023 rok to jest 2000 zł.
Czy ktoś z Państwa do projektu tej uchwały chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Płońsk. Tutaj wszyscy Państwo radni byli obecni na naszych komisjach. Macie Państwo również rozłożony projekt uchwały. Pani skarbnik dosyć szczegółowo referowała projekt tej uchwały, wyjaśniała wszystkie zapisy, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, pani skarbnik jest obecna, to jeszcze dodatkowych informacji udzieli. Bardzo proszę. Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Ktoś z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Płońsk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok. Tutaj podobna sytuacja, tych zmian było dosyć sporo. Tutaj też pani skarbnik bardzo szczegółowo referowała. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy do tej uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, punkt 10 porządku obrad. Informacja z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni radni, na 67 sesji w dniu 26 września Rada podjęła 15 uchwał. Pierwsza uchwała to jest w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Płońsk wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SYM Północne Mazowsze Spółka z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości lokalizowanej w Skarżynie przy Alei Lipowej. Uchwała w trakcie realizacji. Druga uchwała w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego budowlanego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa i zasad przeprowadzenia oceny punktowej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Zostanie zrealizowana w terminie późniejszym. Trzecia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Płońsk nieruchomości położonej w miejscowości Ćwiklinek z przeznaczeniem po drogę gminną. Uchwała w trakcie realizacji. Kompletowane są dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego własność działki numer 447/14 na rzecz gminy Płońsk. Uchwała numer 4. Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Brody, gmina Płońsk. Uchwała w trakcie realizacji. Następna uchwała pod numerem 5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Bońki, gmina Płońsk. Uchwała w trakcie realizacji. Szósta uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Bońki, gmina Płońsk. Również uchwała w trakcie realizacji. Następna uchwała, siódma uchwała w sprawie zasiągnięcia informacji o kandydatach na ławników. Uchwała została zrealizowana w dniu 28 września 2023 roku. Przesłano do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu uchwałę z prośbą o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników z pismem z dnia 16 października 2023 roku. Komendant Wojewódzki
wydał opinię o kandydatach na ławników. Numer 8 uchwała w sprawie zmiany statutu sołectwa. Uchwała została zrealizowana po przeprowadzonych konsultacjach. Prowadzono zmiany w statutach sołectw. Kolejna kadencja sołtysów i rad sołeckich będzie trwała 5 lat. 9 uchwała, uchwała zmieniająca uchwałę z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze. Uchwała została zrealizowana. Wydłużono okres spłaty do dnia 15 grudnia 2023 roku. 10 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Poświętne, gmina Płońsk. Uchwała w trakcie realizacji. 11 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Siedlin, gmina Płońsk. Uchwała w trakcie realizacji. 12 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Płońsk nieruchomości położonej w miejscowości Bogusławice z przeznaczeniem pod drogę gminną. Uchwała w trakcie realizacji. Są kompletowane dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego własność działki numer 13/10 na rzecz gminy Płońsk. 13 uchwała zmieniająca uchwałę z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielenia osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań polegających na trwałej zmianie używania węglowego na jeden z systemów nisko- lub zeroemisyjnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Płońsk. Uchwała w trakcie realizacji będzie realizowana zgodnie z treścią regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła. 14 uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Płońsk. Realizacja uchwała została zrealizowana i 15 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2023 rok. Uchwała została zrealizowana, dochody i wydatki zostały rozdysponowane zgodnie z decyzją Rady Gminy Płońsk. Natomiast na 68 sesji, czyli drugiej sesji, która się odbyła 11 października 2023 roku, Rada Gminy podjęła dwie uchwały. Pierwsza uchwała to jest w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Płońsk. Uchwała została zrealizowana. I druga uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2023 rok. Realizacja uchwały została zrealizowana, dochody i wydatki zostały rozdysponowane zgodnie z decyzją Rady Gminy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 11, wolne wnioski. Ja w tym punkcie zapoznam Państwa z korespondencją, jaka wpłynęła do Biura Rady. Pismo w nagłówku pani Katarzyna J., bo nie wiem, czy nazwisko mówić, mieszkanka Płońska. Szanowny Pan Przewodniczący Rady Gminy, zaniepokojeni mieszkańcy gminy zwracają się do Pana z prośbą o wniesienie pod obrady gminy uchwały, która wstrzymuje możliwość zatłaczania spalin pod grunty gminy. W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 17 sierpnia zmian w prawie prawo geologiczne i górnicze i tu jest podany druk 3238, który prezydent RP podpisał w dniu 1 września, a ustawa wchodzi w życie z dniem 27 października bieżącego roku. Poniżej podajemy argumenty, które powodują nasze zaniepokojenie i jednocześnie są podstawą do podjęcia uchwały, która ustrzec może mieszkańców gminy od zagrożeń niesionych przez zapisy tych zmian w ustawie. Wśród bardzo niepokojących zapisów przedmiotowej ustawy należy wskazać zatłaczanie spalin podziemnie do górotworów pod domy Polaków i istniejącą infrastrukturę powodującą bezpowrotne skażenie wód pitnych i gleb, zakwaszanie kwasem węglowym z nieuniknionymi skutkami wycieków na powierzchnię powodującym duszenie wszystkiego, co żywe. Zatłaczanie spalin pod ziemię do górotworów odbiera Polakom na zawsze możliwość korzystania z wód geotermalnych oraz solanych. Eliminacja wielkich obszarów występowania geometrii w Polsce poprzez utworzenie składowisk spalin ponad poziomami gorących solanych i wód oraz gorących skał. Przez składowisko spalin, w którym CO2 zostało zaliczone, zatłoczone i sprężone z objętości 1000 m sześciennych do 2,7 m sześciennego, nigdy już nie będzie można wykonać odwiertu geotermalnego, bo skutkowałoby to erupcją sprężonych spalin i katastrofą z wieloma ofiarami w ludziach.
zaopatrzenie dotychczasowych właścicieli nieruchomości leżących nad złożami poprzez nieuwzględnienie ich jako strony w pracach poszukiwawczych na ich terenie oraz w procesie wydawania koncesji na eksploatowanie tych złóż bez jakiegokolwiek odszkodowania. Ustawa nie przewiduje żadnego trybu odwoławczego od jednoosobowych decyzji głównego geologa kraju, co jest całkowicie sprzeczne z zasadami kodeksu postępowania administracyjnego i w sposób rażący narusza podstawowe prawa obywateli. Nakazanie samorządom umieszczenia rozpoznanych złóż w planach ogólnych i miejscowych gmin bez prawa zabudowy tych terenów pod karą płacenia wysokich grzywien, co skutkować będzie całkowitą blokadą rozwoju każdej gminy leżącej nad złożami. Wydawanie koncesji na działalność górniczą, w tym zatłaczania spalin i opinią samorządów ograniczoną tylko co do zgodności zamierzonej działalności górniczej z uwidocznionymi wcześniej z nakazu ustawowego poprzez samorządy w planach złożonymi, co w praktyce wyklucza im wszelką możliwość sprzeciwu, również na drodze sądowej, bo koncesja jest ostatecznym aktem prawnym. Dopuszczenie do składowisk spalin w Polsce wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny zachować prawo do wskazania na swoim terytorium obszarów, na których można lokalizować składowiska. Obejmuje to prawo państw członkowskich do dopuszczania składowania na części lub całości na ich terytorium lub do opowiedzenia się za jakimkolwiek innym wykorzystaniem struktur podziemnych, takim jak poszukiwania, produkcja i składowanie węglowodorów lub geometralne wykorzystanie warstw wodonośnych. W tym kontekście państwa członkowskie powinny w szczególności w należyty sposób uwzględnić inne związane z energią warianty wykorzystania potencjalnego składowiska, w tym warianty o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa dostawy energii danego państwa członkowskiego lub rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wobec takiego zapisu w dyrektywie bezwzględnie należy ogłosić referendum narodowe z następującym pytaniem. Czy Polska ma zatłaczać podziemie, spaliny z elektrowni, elektrociepłowni, spalarni odpadów, czy będzie wykorzystywała odnawialną energię z geometrii oraz własne zasoby gazu ziemnego? Brak referendum ogólnokrajowego stanowi, że ustawa została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z rażącym naruszeniem konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 roku. Jednocześnie gmina jako mikroorgan Unii Europejskiej może zastosować prawo Unii Europejskiej bezpośrednio, zanim ustawa wyjdzie w życie, co zablokuje możliwość podważenia jej przez wojewodę lub niezgodnej z obowiązującą ustawą. Uchwałę taką podjęła już w województwie łódzkim gmina Wodzie Rady. Z uwagi na powyższe prosimy pana i radnych gminy o podjęcie tematu na najbliższym posiedzeniu rady lub zorganizowanie posiedzenia nadzwyczajnego i podjęcia załączonej do naszego pisma uchwały rady gminy. W celach poglądowych załączamy również mapę potencjalnych zatłaczeń CO2 z domieszkami. Proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa będzie zainteresowany, to my to odbijemy, odkserujemy przed najbliższą sesją, która będzie odbywała się na terenie naszej gminy. Ja uważam, że jest to zbyt poważna sprawa i tutaj, żeby zająć jakiekolwiek stanowisko i podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie, to musimy, tu nawet projekt uchwały jest, podejrzewam, że z tego samorządu, który już ją podjął, do nas tutaj skierowany. Temat jest bardzo ważny, złożony i bez takiego dogłębnego rozpatrzenia myślę, że nikt z nas nie podejmie decyzji ani nie zagłosuje za czymś, o czym nie ma pojęcia i dlatego uważam, że tutaj to wymaga dokładnych wyjaśnień, dokładnej analizy zapisu tej ustawy, tym bardziej, że to jest ustawa, która też wynika z pewnych konwencji Unii Europejskiej. W związku z faktem tym na najbliższe posiedzenie komisji spróbujemy, poproszę tutaj pana wójta, aby wyznaczył osobę z pracowników, która dokładnie objaśni nam zapisy tej ustawy i ewentualnie, jeżeli komisja uzna i państwo radni na komisji, że takim projektem ustawy należy się zająć na najbliższej sesji, to wrócimy do procedowania w tej sprawie. Proszę państwa, i drugi temat
wolnych wnioskach, o którym chciałem powiedzieć, dotarły do nas informacje, że państwo sołtysi, przepraszam, wybierają się do naszej byłej pani sołtys, pani Adele Makowskiej, która już w tej kadencji sołtysem nie jest, jest obecnie chora, przebywa w domu. Wybierają się z takimi odwiedzinami i podziękowaniem za dotychczasową pracę w tej, no może zaszczytnej roli sołtysa, ale i niewdzięcznej zarazem, gdzie rzeczywiście od 2008 roku pani Adela pełniła tę funkcję, była bardzo zaangażowana na rzecz tej społeczności lokalnej. Uznaliśmy na komisjach, my jako radni, że również chcemy dołączyć się do tych odwiedzin. Wytypowaliśmy swojego przedstawiciela z rady. Będzie to tutaj koleżanka przewodnicząca Maria Gołębiowska, która z tą delegacją państwa sołtysów dojedzie. I też chcemy tutaj w imieniu nas radnych i pana wójta podziękować pani Adeli za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju miejscowości, z której była sołtysem. Tutaj mówię o Jerzewie. Takim uwieńczeniem jej wieloletniej pracy i starań to była między innymi ta nowo powstała ulica asfaltowa, gdzie nie tak dawno byliśmy na dożynkach, gdzie już jechaliśmy nową ulicą. Takie inwestycje dużo nie powstają w trybie półrocznym czy jednorocznym. O takie rzeczy zabiega się już trochę wcześniej, stara się, spotkała się tutaj ze zrozumieniem pana wójta i radnych. Stąd też taka inwestycja na zakończenie kadencji pani Adeli została w tej miejscowości wykonana. Jeżeli słucha nas pani Adela, to chcemy pani Adeli podziękować za dotychczasową pracę i życzyć dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i zapewnić o tym, że zawsze będziemy pamiętać i zawsze będziemy miło wspominać współpracę i ten jej pokój ducha, bo zawsze była miła, uśmiechnięta, grzeczna, sympatyczna i za to pani Adeli serdecznie dziękujemy. To taka krótka informacja. Dalej jesteśmy w wolnych wnioskach. Czy pan wójt, proszę bardzo. Przewodniczący, szanowni radni, szanowni panie i panowie sołtysi, jeżeli pozwólcie, to krótka jeszcze informacja, bo zastanawiałem się, czy przy tej informacji międzysesyjnej dodać do informacji międzysesyjnej informację. Powiem krótko o tych inwestycjach, co nas jeszcze czekają, ponieważ no, już listopad za pasem, w związku z tym, żebyście państwo wiedzieli tak. W tym roku, proszę państwa, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to złożyliśmy taki wniosek na 5 dróg. Zacznę od tego wniosku Równomierny Rozwój Mazowsza. To jest z Urzędu Marszałkowskiego i tak, w ramach tego programu Równomierny Rozwój zrealizowaliśmy 4 odcinki dróg. To jest Wierzewie, o którym odcinku mówił pan przewodniczący. Mieliśmy tam do końca września, ale na początku września udało się go wykonać i można powiedzieć, że został ten odcinek odebrany. Cieciórki Koziminy-Milewo, to jest do końca października. Arcelin, odcinek do torów, też do końca października i realizowany jest obecnie w tej chwili Poczernik, który zbliżamy się też do finału, czyli będzie do końca października ten odcinek tej drogi w kierunku gminy Załuski również oddany. Zostaje nam odcinek Kluczewo-Szerominek, który będzie realizowany na początku przyszłego roku 2024 i to jest cały ten program, w ramach którego te zadania realizujemy. Następny to jest Urząd Marszałkowski, następny to jest FOKR, to jest dawny program Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, wyłączenie, teraz się nazywa z produkcji rolnej i tu zrealizowaliśmy 2 odcinki w kierunku Milewa odcinek na Koziminach i w kierunku gminy Baboszewo-Kluczewo. Również zrobiony został odcinek w Michalinku do końca września. Czyli te 3 odcinki w 3 miejscowościach zostały zrobione. W ramach Polskiego Ładu robimy następujące zadania. Szeromin został zrealizowany odcinek, właściwie 2 odcinki w jednej miejscowości. Jeden do torów, drugi przed torami w prawo. Drugi odcinek to jest Szerominek, ulica Słoneczna, Strubiny, 3. miejscowość, 4. Siedlin. I w tej chwili prawdopodobnie na początku listopada będziemy realizować odcinek Kozimin. I to będą te odcinki, które po prostu mamy. To są wnioski złożone z 2021 roku, drugi, trzecim
będziemy je realizować. Mamy do końca 2024 rozliczyć te zadania. Do realizacji nam zostały Skarżyn, ulica Olchowa, Cedrowa, Raźniewo, Szerominek, ulica Południowa przy szkole i Brody, ulica Słoneczna i oczywiście czekają Poświętne, tak, do realizacji, na który odcinek dostaliśmy również środki finansowe. I tu informacja chyba najważniejsza z tych, co no można powiedzieć, że te odcinki idą w ramach jakiegoś kalendarium czasowego, natomiast stacja uzdatniania wody, zbliżamy się do finału, do oddania tej stacji uzdatniania wody Kluczewo i Szerominek, bo to jest na granicy dwóch miejscowości. Jedni mówią Szerominek też poprawnie, drudzy mówią te Kluczewo też. Szerominek, Stara Wieś. Będzie stacja oddana, planujemy w grudniu, ale same przełączenie może trwać od 8 listopada, tak, do 12 listopada. I prosilibyśmy Państwa, będziemy to robić w godzinach wieczornych, czyli w nocy, żeby była mniejsza dokuczliwość. O co tutaj chodzi? Ponieważ mniejszy pobór wody, będzie przełączanie ze starej stacji do nowej i uruchamianie, i ten okres nawet do 3 tygodni, bo czekamy na opinię, a całkowite planujemy, jak gdyby oddanie tej stacji w grudniu tego roku, żeby także, proszę Państwa, przybywa nam nowe, jak gdyby, nowe zadanie, nowa stacja i mam nadzieję, że z wodą nie będziemy mieli problemu. W przygotowaniach mamy budowę, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Olewach. Dziękuję. Tyle informacji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, dalej jesteśmy w wolnych wnioskach. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Ja jeszcze oddam głos panu sekretarzowi, ponieważ odbyła się wczoraj Rada Społeczna SP ZOZ, a jak Państwo pamiętacie, no tutaj wybraliśmy pana Andrzeja Stolpę jako naszego przedstawiciela. Bardzo proszę o przekazanie informacji. Może ta Rada Społeczna, pani przewodniczący Wysoka Rado, nie była bardzo istotna z punktu widzenia zarządzania szpitalem, no bo wręczono nam dokumenty powołujące nas na członków Rady Nadzorczej. Podjęliśmy tam kilka mało istotnych uchwał o przyjęciu darowizn, takich drobnych darowizn, ale uzyskaliśmy jakąś tam informację na temat sytuacji finansowej szpitala i ta sytuacja finansowa szpitala jest na dzień dzisiejszy no bardzo zła, bo zobowiązania krótkoterminowe, suma tych wszystkich zobowiązań to jest prawie 46 milionów złotych, z czego na zobowiązania wymagalne, czyli takie, które powinny już być zapłacone, przypada kwota ponad 32,5 miliona złotych. Do tego, jeśli doliczymy kredyty w kwocie ponad 25 milionów złotych, to te zobowiązania w sumie szpitala na dzień dzisiejszy wynoszą ponad 71 milionów złotych. Jest to bardzo duża kwota, bo budżet szpitala to jest w granicach 100 milionów złotych roczny, prawda? I te zobowiązania niestety, ale narastają. Strata szpitala według tego, co nam przedstawiono za 9 miesięcy, wynosi 6 222 tysiące złotych. Jeżeli odliczymy amortyzację w wysokości niecałe 2,5 miliona złotych, to z tego wychodziłoby, że za 9 miesięcy ze środków, którymi dysponuje szpital, ubyło prawie 3 800 tysięcy złotych. Z tego, co nas poinformowano, ta strata, no ona jednak narasta i według mnie ona sięgnie na koniec tego roku między 8 a 10 milionów złotych. Te zobowiązania wymagalne prawdopodobnie przekroczą na koniec roku, tak mi się wydaje, 50 milionów złotych. No i to jest taki pesymistyczny obraz szpitala. To, co jest pozytywne w mojej ocenie, to jest to, że po 3,5 roku w końcu chyba, mam nadzieję, doczekaliśmy się dyrekcji, która chyba wie, co ma robić. No i tak powiem obrazowo, że do tej pory te straty, te zobowiązania narastały i być może, że
w niedługim czasie wyjdziemy na płaskowyż, jak się to teraz mawia. I taki cel sobie stawia obecna dyrekcja szpitala, żeby w przyszłym roku doprowadzić do sytuacji, że te zobowiązania nie będą narastały. I widzę, że dosyć systematycznie, bez jakichś fajerwerków, ale systematycznie jakby podejmuje kolejne działania. Wydaje mi się, że to jest jakieś światełko w tunelu. Nastąpiła też zmiana na stanowisku głównej księgowej i to uważam, że osobiście, że to jest bardzo dobra decyzja, bo o ile poprzednią panią główną księgową przedstawiono, że ma bardzo duże doświadczenie w samorządzie, ale jak się okazało, bardzo małe doświadczenie w księgowości. Tak tutaj ta obecna księgowa ma bardzo duże doświadczenie księgowości i to w różnych firmach i w korporacjach. Natomiast nie ma doświadczenia w samorządzie i to jest, to znaczy to, że nie ma doświadczenia w samorządzie, to jej to nie przeszkadza, ale to, że ma bardzo duże doświadczenie w księgowości, to jest uważam bardzo duży plus dla niej. Jest w tej chwili na etapie porządkowania papierów i dochodzenia do prawdy, która wydaje mi się, że przez te 3,5 roku była ukrywana zarówno przed radnymi, radą społeczną, jak i przed społeczeństwem, co tak naprawdę się działo. I być może, że te liczby, które podałem, bo te liczby to w zasadzie są, dyrektor podawał na podstawie jeszcze pracy poprzedniej pani księgowej, że te liczby ulegną zmianie i będą mniej korzystne. Tym niemniej no jest na dzień dzisiejszy w moim odczuciu takie światełko w tunelu dla tego szpitala. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No jest może o tyle światełko, że w końcu ktoś powiedział, jaki jest ten wynik szpitala, tak? Bo przez wiele lat pojawiały się różnego rodzaju informacje, komunikaty, kreatywna księgowość, inne historie i tak dalej, i tak dalej. Mnie tylko przeraża to, co powiedział tutaj pan sekretarz, że ten dług to niedługo zbliża się praktycznie do budżetu rocznego naszego szpitala. I teraz, ponieważ jak państwo pamiętacie, swego czasu też byłem członkiem tej Rady Społecznej ZOZ-u, i pamiętam larum, krzyk, wrzask, jak ten szpital miał zaligłości rzędu 3,5, 4, 5 milionów, kiedy dyrektorem był Paweł Obermajer, z jakim to się spotykało takim oddźwiękiem społecznym i tak dalej. I teraz kolejni dyrektorzy powoływani przez zarząd powiatu doprowadzili do sytuacji takiej, że dyrektor, którego, no mogę powiedzieć kolokwialnie, wyrzucili z naszego płońskiego szpitala, zbiera laury i nagrody w szpitalu warszawskim, natomiast płoński szpital SPZOS zbliża się do zadłużenia praktycznie rocznego budżetu. I teraz komu gratulować? Mówiąc oczywiście sarkastycznie, tak? Ale do tego żeśmy doprowadzili my wspólnie. Bo być może powinniśmy wcześniej w miarę swoich możliwości próbować wpłynąć na decydentów, którzy takie decyzje podejmowali. Czy pewnie przyjdzie czas rozliczeń na kwiecień przyszłego roku i mam nadzieję, że w końcu nasze społeczeństwo powiatu się obudzi i podziękuje pewnym osobom za to, że tak ta służba zdrowia i tak SPZOS w Płońsku wygląda. Na wszystko mam nadzieję przyjdzie czas. Natomiast bardzo przykro jest, jeżeli słyszy się takie rzeczy, oby te odczucia pana sekretarza były właściwe i oby rzeczywiście ten płaskowyż, byleby ten płaskowyż nie był nad chmurami, niech on będzie nad poziomem morza, ale nie aż tak wysoko, bo jeżeli obudzimy się, że na koniec roku, jak ta nowa pani księgowa podliczy ten bałagan, który tam jest i się okaże, że to już jest prawie 80 czy 100 milionów złotych, no to wtedy będzie rzeczywiście problem. To będzie i wtedy nie będzie winowajcy. Wszyscy ci, którzy podejmowali decyzje i powoływali kolejnych dyrektorów, nie będą winni temu. Będzie ministerstwo
Zdrowia, będą inni odpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej. A Ministerstwo Zdrowia i te nowe ministerstwa, czy inne ministerstwa, znów kolejne rozdanie, ileś tam tych milionów, miliardów na boki gdzieś tam sobie chodzi, a służba zdrowia z tak olbrzymim zadłużeniem. Jeszcze pan sekretarz chciał, proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że tutaj między innymi z panem radnym Koperskim, jako radni powiatowi wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, co naszym zdaniem źle się dzieje w szpitalu. Traktowano to jako ataki polityczne. I tutaj nam nie chodziło tu o żadną politykę, bo szpital to nie jest rzecz polityczna, to jest to choroba nie wybiera. Każdy z nas może się tam znaleźć i w interesie nas wszystkich jest to, żeby ten szpital dobrze działał. I teraz jeżeli pojawia się w końcu po tych 3,5 roku osoba, która przynajmniej nam się wydaje, że wie, co ma zrobić, to my nie krytykujemy. Dajemy jej jak gdyby wolną rękę i mamy nadzieję, że nie zawiedzie naszych oczekiwań. I myślę, że no ktoś jednak za to, co się działo w tym szpitalu przez te 3,5 roku, ponad 3,5 roku, no powinien odpowiedzieć, że do, ale jest takie powiedzenie, że sukces ma wiele ojców, a porażka jest sierotą. No, i żeby to tak nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze w wolnych wnioskach chce zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję państwu za przybycie. Zamykam sesję Rady Gminy.